Cześć, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Sinsaju. Ja mam taką krótką chwilę, bo czekam, aż mi zaksięgują pieniądze, żeby móc iść na zakupy. Szumne po Lary żarcie. I słuchajcie, wypatrzyłam sobie na stronie dresy. Potrzebuję takich zwykłych, najzwyklejszych, prostych dresów, taniutkich, do chodzenia z psem, do tego, żeby przechodzić drogę na siłowni z powrotem. I tutaj wypatrzyłam takie fajne, bardzo naprawdę taniutkie dresy i chciałam do tego taki długi, czarny, ortolianowy płaszcz, który byłby na tyle cienki, że jeszcze wiosną byłby ok. I zaraz Wam pokażę, bo ceny są fajne, jakość tych spodni taka sobie, ale wiecie, to jest tylko do chodzenia z psem, a nie na galę jakąś. A piękny kolor, taki taupe, więc teraz Wam pokażę. Spójrzcie na kolor tych dresów, niestety one nie są na wieszakach, więc żaden efekt, ale to są spodnie, które są zakończone ściągaczem i mają taki dosyć fajny, szeroki ściągacz u góry. Cena jest żadna, bo to jest 25 zł za te spodnie. To jest rozmiar S i do tego jest w tym samym kolorze bluza i bluza jest w cenie, nie wiem ile, 35 zł. Co w sumie nam daje śmieszną cenę 60 zł, jeśli ja dobrze liczę. Nie ma o czym mówić w ogóle, cena jest naprawdę żadna. Bluza jest z kapturem, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na takim kurduplu jak ja. Ja dzisiaj jestem średnio przygotowana, bo nie myślałam o tym, ale w sumie jak to się przygotowywać do mierzenia. I są jeszcze dwa płaszcze i też Wam już je pokażę za chwilę. To znaczy, słuchajcie. Płaszcze są na wieszakach, więc od razu Wam pokażę. Takie zwykłe, czarne, długie i fajne jest to, że są związaniem z tyłu i mają, no są delikatne bardzo, takie ciemusienki i o takie mi chodziło. Także ja już się przebieram i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczycie, piękny kolor jest tych dresów. Są świetne. Za takie pieniądze, słuchajcie, ja się oddalę, może będzie lepiej widać. O. Są świetne dresy za taką cenę, za 60 zł cały dres. Jak macie pieska, czy naprawdę biegacie sobie gdzieś na siłowni, czy w ogóle chcecie miło spędzić czas w domu, chociażby przed telewizorem, to zobaczcie. Piękny jest kolor tego. Jest taki naprawdę neutralny taupe. Na żywo jest chyba jeszcze ładniejszy niż tutaj pokazuje kamera. Słuchajcie, nawet jeżeli to wytrzyma parę miesięcy, to jest 60 zł. A naprawdę świetnie się w tym wygląda. Zobaczcie, mam 1,60 m wzrostu, to będzie dobre i na 1,70 m. Ale ten ściągacz powoduje, że to naprawdę fajnie wygląda i będzie dobre na każdą wysokość. No, strasznie mi się podoba. Bardzo, bardzo. Ja te spodnie na pewno sobie wezmę. One są w kilku kolorach, zobaczcie, taki wysoki stan jest, dosyć wysoki do pępka, nie? Pamiętajmy, że to się na pewno rozciągnie, więc one będą luźniejsze. Ale są świetne. Ten kolor jest naprawdę genialny. Z tyłu kapturek, z tyłu na pupie, nie wiem, czy to będzie widać, jak to leży. Bo ja siebie, o, może teraz troszkę. Super są. 35 góra i 25 zł dół. Naprawdę świetne. Do latania na siłownię zarąbiste. Do czarnych włosów. Też fajnie czarne tło z tyłu, że widać, jak wygląda kolor tych dresów. Zarąbiste. Poczekajcie, założę płaszcz. Płaszcz wzięłam czarny i wzięłam też taki beżowy, ale beżowy to już widzę, że odpada. Ale dobra, założymy obydwa, żeby się przekonać. Odsunęłam zasłonkę, żeby było jasne tło. Zobaczcie. Mi się strasznie podoba. I to jest rozmiar S. Nie chciałam brać XS właśnie dlatego, żeby można było spokojnie założyć pod to dresy. Znaczy, rękaw jest jeszcze na mnie lekko przydługi, więc a to nie ma problemu, można go sobie ładnie wywinąć. Pod spodem jest taki sam czarny jak na zewnątrz. I płaszcz kosztuje 100. Dziewczyny, jest zarąbisty. Ale dobra, założymy jeszcze tamten beżowy. Mi się to strasznie podoba. W ogóle lubię takie połączenie. No nie wiem. Też jest bardzo ładny, no bo jest taki sam. Kolor jest bardzo ładny, bo jest też taki neutralny beż. Pokaż na się. Bardzo ładny. Ale mi się wydaje, że ten to bardziej wygląda jak podpinka do płaszcza. A czarny to po prostu czarny. Nie wiem.
powiedzcie sama. I teraz Wam pokażę te dresy tak trochę z daleka, bo nikogo nie ma, można troszeczkę połapać, polatać po sklepie. To jest magia wchodzenia po sklepach o godzinie 9 rano, nikogo nie ma jeszcze. Nie wiem, czy było widać tył, ale się starałam. Jest świetny. Odcień góry i dołu jest ten sam, tylko tak światło pada z góry i się załamuje, ale odcień jest dokładnie ten sam. Świetne są. Ja dół biorę na pewno, chociażby dlatego, że chcę pokazać Gabie, bo tak jak mówiłam, one są w kilku kolorach, a Gabie brakuje dresów do szkoły. Ona tylko na WF-ie nosi, więc taki za 25 zł to jest idealna. Zobaczcie, no świetnie się prezentuje. Ekstra. Dobra, idę dalej oglądać. Słuchajcie, to jest chyba najbardziej wiosenny kubek, jaki można znaleźć. Do kupienia Bild za 6 zł. Szok po prostu. Czysta wiosna. Ja już jak w domu widać, późno już jest wieczór, ale musiałam Wam coś pokazać, bo w sumie nie kupiłam tych dresów, co nie znaczy, że ich nie kupię, bo kupię je na pewno, ale jak już byłam niemalże przy kasie, to ja nie lubię po prostu wydawać większej gotówki na raz. Przyjemności sobie trzeba dozować, a akurat okazało się, że dziś, czyli 14 w walentynki, to był ostatni dzień tej promocji, w której do tych wszystkich przecenionych rzeczy dodawano jeszcze dodatkowe rabaty 20%, więc słuchajcie, wpadłam na dresy, które kosztowały tyle, dla Gaby dodam, że no wstyd było ich nie brać, a no, tak zrobiłam po prostu. I wyobraźcie sobie, że kupiłam dresy, one są bardzo podobne do tamtych, przy czym są trochę prostsze, na to miały trochę wyższy stan, ale Gaba to jest taki, wiecie, chuderlak, że u niej wszystko jest z wysokim pasem, bo, no, bo jest drobniutka. I słuchajcie, kupiłam jej takie, ona lubi takie właśnie kolory, my obydwie wyglądamy dobrze w takich kolorach, więc wzięłam jej, zresztą było jedne jedyne, w rozmiarze XS i były, słuchajcie, po 9,99 i jeszcze przecenione minus 20%, czyli po prostu 8 zł za dresyn, więc je wzięłam. I słuchajcie, wyhaczyłam jeszcze jedną rzecz, w tym samym kolorze. I to jest golfik. I kupiłam go dla nas obu, bo tak jak mówię, obie wyglądamy dobrze w tym kolorze, a golfik był tylko jeden. I jeden, jedyny taki w tej... było mnóstwo takich, wiecie, beży, kremów. I one też były przecenione i nic z nimi nie było. Natomiast ja tych beży to, wiecie, mam... A taki kolor zdarza się rzadko i to jeszcze w takiej cenie. Wyobraźcie sobie, że ten golfik kosztował 15,99. I jeszcze dodatkowo minus 20%, dlatego że to dodatkowe 20% było wtedy doliczane, jeżeli kupowało się minimum dwie rzeczy. Więc ja za te dwie rzeczy zapłaciłam 25 zł. To słuchajcie, to przecież grzech byłoby tego nie brać. I wyobraźcie sobie, że wcześniej będąc na lumpach, znalazłam takie portki i one mi się tak zgrywają w głowie i kolorystycznie właśnie z tym golfem, że pomyślałam sobie, że sobie to przymierzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy to są spodnie na mnie, dlatego że one w pasie mają dobrą szerokość, natomiast one mają strasznie, tak mi się wydaje, dużą kupę, ale to tak, wiecie, może mi się tylko wydawać ze względu na ten krój. Może się okazać, że jak założę na własną kupę, to jeszcze miejsca zabraknie, chociaż mam nadzieję, że nie. Ale w każdym razie ja się na chwileczkę rozłączam i założymy sobie te dwie rzeczy i przetestujemy, jak to będzie wyglądało. I w tym momencie
Właśnie mi się skojarzyło, że ostatnio coś takiego robiła Matka 3 Plus. Anko, pozdrawiam Cię serdecznie. Tak wychodzi na to, że zgapiłam od Ciebie. To ostatnio też robiłaś, łączyłaś rzeczy z Kwas Sensei, a właśnie z Szmateksem. Coś takiego było, prawda? Ale sorry, wyszło mi to tak jakoś samoistnie, ale powiedzmy, że jesteś jakąś tam mentalną matką tej sytuacji. Niech tak będzie. W każdym razie przymierzam i zobaczymy, jak to będzie razem wyglądało. Tak to mi się udało zrobić. Zobaczcie, ja bardzo lubię w ogóle połączenie niebieskiego i granatu z brązem. Założyłam najpierw czarny pasek, ale to o tak zginęło troszkę. I zobaczcie, tak to wygląda z brązowym paskiem. One mają rzeczywiście bardzo wysoki stan, te spodnie, i bardzo dobrze, bo do takiego obcisłego golfa wysoki stan i mocno wcięta talia to jest bardzo fajna rzecz. Zobaczcie, tak to się prezentuje. No, nie mogę powiedzieć, tutaj trochę jest, ale wydaje mi się, że to całkiem fajnie wygląda. I długość jest chyba idealna dla mnie. Zaraz Wam obniżę kamerę, zobaczycie, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że jest idealnie. Do tego właśnie założyłam brązowe, takie niewysokie, ale jednak takie kaczuszki z lekkim obcasikiem, więc myślę, że to troszeczkę wydłuży tą sylwetkę moją. Także no, proszę powiedzcie, czy podoba Wam się coś takiego. Zobaczcie, zestaw w 15,99 minus 25 plus spodnie dzisiaj 2,50. No, także tak to wygląda. Już Wam pokazuję dół. Mam nadzieję, że widać tutaj nogę. To można by było w sumie jeszcze podwinąć delikatniej i pokazać dobrze paska, ale mi się wydaje, że taka długość jest odpowiednia do tego typu spodni, a jednak mimo wszystko te, nie wiem ile tu jest, 4 cm czy 5 obcasa, jednak wydłużą trochę nogi, wydłużą sylwetkę. Troszkę ten golf, patrzyłam teraz w podgląd, za wysoki jest, bardzo skraca szyję, więc ja go teraz na 3, żeby nie był, bo jest bardzo obcisły, może z czasem on się troszeczkę wyciągnie, ale na razie jest taki dosyć opięty i nie chcę, żeby mnie tutaj dusił, więc im mniej tego duszenia na wysokość, tym lepiej. Także dajcie znać, czy podobało Wam się dzisiaj takie mierzenie ze sklepu, czy nie wiem, może macie ochotę, żeby zobaczyć więcej rzeczy w sklepach właśnie na mnie, bez konieczności przynoszenia tego do domu, wiecie, płacenia, oddawania potem, co jest dla mnie kompletnym bezsensem. A może ktoś ma podobną figurę, może ktoś też ma 160 cm i zastanawia się, jak by wyglądał w wielu rzeczach, bo generalnie większość dziewczyn to są jednak wyższe kobiety, które robią mierzymy. A może ktoś chciałby zobaczyć właśnie inne rzeczy na kobiecie takiego wzrostu jak ja. Także dajcie znać, jak Wam się podobało, podoba Wam się to połączenie tego sweterka właśnie z tymi portkami. Ja jestem zachwycona, właśnie idę je wkładać do prania i będę w nich natychmiast biegać, bo są rewelacyjne. Chociaż może nie natychmiast, bo one najlepiej będą właśnie wyglądały wiosną, jak już będzie można nosić odkrytą nogę, albo przynajmniej, wiecie, tutaj no, odkryty but, żeby nie był to kozak, bo w kozakach to one będą wyglądały jak jest spodnie na konia dawne, nie? Bryczesy takie z szeroką górą. Także bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obejrzenie wczorajszego vloga, który był poświęcony w całości Kat James. Macie wielkie serca i ja to bardzo doceniam. Do zobaczenia, kochani, już, kurczę, no nie wiem teraz, czy w piątek, czy w sobotę. Zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie na pewno jeszcze jeden film w tym tygodniu się pokaże. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się ciepło, buziaczki i pa, pa.